吧。Cześć Wam wszystkim. Jesteśmy razem z Karolem w jego fantastycznej pracowni w liceum, autorskim liceum artystycznym, tak? Ala. W Ali. I dzisiaj zaczynamy kolejny wywiad. Trochę się boję, że wywiad rzeka. Ludzie z pasją. To Karol, dzięki za gościnę. A w ogóle to tak, uśmiech. Karol, może na starcie takie pytanie, ludzie z pasją, to skąd się ta fotografia wzięła? Ja to pytanie sobie zadawałem już wiele lat temu i ja myślę, że połączyły się dwie rzeczy. Czyli jedna rzecz to jest fascynacja do samego mechanizmu aparatu. Jak byłem mały, to mój ojciec miał w kredensie pochowane zorki, fiedy i nic nie używał ich, takie w skórzanych pokrowcach. I ja pamiętam, że jak wróciłem wcześniej ze szkoły, jak miałem na pierwszą zmianę, wróciłem 11.30, to podsuwałem krzesło, wdrapywałem się, ściągałem i wąchałem tą skórę, naciągałem i strzelałem migawkę. I to mi, nie wiem, ja po prostu czułem mega satysfakcję z tego. Druga rzecz to była taka, że moja babcia, która była szlachcianką, miała taki gruby album. Zresztą mam go tutaj, zaraz to dawaj, pokazać. Pokaż. Poczekaj, to się wypiąć. Muszę się wypiąć. O, to jest ten album. On jest w skórze. Czekaj, zwijamy aligatora. Kawę. Tutaj wszyscy weganie, no, sorry. Ja go jeszcze nie pokazywałem na kanale, jeszcze o nim nie mówiłem, ale bardzo bym chciał, bo to jest album, który jest pełen kart de visite, czyli takich kart wizytowych, czyli takich zdjęć, które przychodziło się do fotografa w XIX wieku i robiło. I to są wszystko moi przodkowie. O kurczę, i masz całe drzewo genealogiczne? Babcia zaczęła robić przed śmiercią, nie skończyła. Ja niespecjalnie jakby mam wkrętkę w takie rzeczy, więc... O, na przykład popatrzcie, że tutaj tak jest napisane. Wiklosz Lesser. No i tutaj to jest super, bo tutaj jest napisane zawsze wszystko, gdzie jest robione zdjęcie. Babcia opisywała, kto jest, jaki kuzyn, jaki przodek jest na jakiej fotografii. Mam tutaj, o, to jest zdjęcie, które zawsze uczniom pokazuję i pytam ich, gdzie jest tutaj jakiś błąd, jakiś taki fake. I bardzo rzadko znajdują, ale widzicie, tutaj jest retuszowany stojak, tak, metalowy, widzicie, jak taki wydrapany, a później zamalowany, bo dzieci miały te takie zagłówki, no, wsadzić głowę, bo to był długi czas naświetlania. I żeby, no co ty? No i to jest taki retusz i ta dziewczynka ma z tyłu takie nauszniki drewniane, w które ma wsadzoną głowę, żeby nie ruszać. Co ty, aby na przykład, ekspozycja, ile czasu takie zdjęcie było? No to jest kilkadziesiąt sekund. A tutaj na przykład dziewczynki mają takie mętne oczy, to dlatego, że jak stały, to mrugały przez, przez tą ilość czasu. I co jest jeszcze pasjonujące, a to jest jedno z ulubionych, technicznie to zdjęcie, o Jezu, one są kurczę niewiarygodne. Ja pokazuję uczniom i oni mówią, że nigdy w życiu tak nie widzieli technicznie dobrego obrazu. Czekajcie, wyciągniemy. O, i patrzcie, jaki opis. Mi się zawsze podobały te. Na żądanie można mieć kopię. Albo jest jeszcze taki drugi napis, który fotografowie... To jest 902 rok zdjęcie. Albo jeszcze fotografowie pisali... pogoda nie robi różnicy w zdjęciach. W sensie, że ludzie myśleli, że jak jest zła pogoda, to nie pójdą do fotografa. No tak. Ale fotografowie mieli już te swoje myki, albo jakieś lampy, albo doświetlali jakimiś powierzchniami. A więc... to było w studiu, tak? Tak, to wszystko jest studyjna fotografia. Czyli studia od południowej. Ta dziewczyna ma taki wyraz twarzy. Zawsze jak byłem dzieckiem, patrzyłem na to, na nią, a to wygląda jak Piłsudski. Nie Piłsudski, tylko ten, Waryński. No tutaj niebieski filtr chyba założyli przy czarno-białej. Myślisz? Może. No, nie wiem, ciemna skóra. Jakiś cross-proces. W każdym razie, jak byłem dzieckiem, oglądałem te zdjęcia. Taki wąsik, teraz byś było ten modne, no nie? Taki wąsik. Do barbershopu. Tak. I poczekajcie, to muszę jeszcze pokazać moją babcię. Bo tutaj już są takie zdjęcia z XX wieku. To trzeba oddać babci hołd. A, to jest taka najbrzydsza babka w tym albumie. I to mi się zawsze podobało. To taka ciotka z takim nosem. Pozdrawiamy serdecznie. I wiecie, taka pieczęć i w ogóle to wszystko. Ciocia Melania. I
I teraz pokażę babcię, bo to ważne. O, to jest moja babcia ukochana. I to jest moja babcia ukochana. I babcia była taką osobą, że zawsze kiedy... A to jest jej dworek właśnie, tam się wychowywała. I była właśnie taką osobą, że... A tu jeszcze jedna ciekawostka, sorry, patrzcie, widzicie te żarniki? Mhm. To jest ten efekt, to jest ten efekt taki, że jak już jest tak długo naświetlane, to materiał odwraca swoją właściwość, że to, co jest prześwietlone, staje się czarne. To jest ciekawe. Mhm. I babcia zawsze mnie wspomagała bardzo i zachęcała do rozwijania pasji. Kupiła mi pierwszy aparat i tak dalej, i tak dalej. I u niej zawsze ten album leżał i jak przychodziłem do niej, byłem mały, to siadaliśmy przy podobnym stoliku, rozmawialiśmy o tym, co u nas, i ja zawsze na ten album patrzyłem i go obracałem. Czad. I ja myślę, że ten album i aparaty. No i później trzecia rzecz, to jak byłem, od razu poszedłem na kółko fotograficzne w podstawówce, to była druga klasa podstawówki, czyli 8 lat. I jak wywołałem pierwszą odbitkę, to myślałem, że umrę, nie? Byłem tak podniecony, że już później nie przestałem. I od tej 8 klasy podstawówki to już się codziennie zajmuję. Z krótką przerwą na modelarstwo. Sam wywoływałeś? Sam. To była taka ciemnia fotograficzna na strychu podstawówki w Bartoszycach, z których pochodzę. Był pan Milciarek. Super. I tam z kolegą, koleżankami raz w tygodniu po zajęciach mieliśmy zajęcia. I to był czas, kiedy były papiery tylko na podłożu barytowym, czyli stałogradacyjne, czyli była szuflada i wyciągałeś twardy, miękki. Mhm. Robiłeś, no to jest odlot. I była taka wielka wanna zbudowana, murowana, w której te wszystkie odbitki bywały jak karpie na Boże Narodzenie, bo odbitki się pukało 2-3 godziny. Czyli my robiliśmy odbitki, zanosiliśmy do tej wanny takiej murowanej, specjalnie w ciemni zbudowana. I one tam pływały i my tymi rękami tam wyciągaliśmy te odbitki. No to był odlot. No ta fotografia we mnie wtedy tak weszła, że ja się zakochałem po uszy. No bo cały proces się tutaj, nie, złożył. Tak. Właśnie tak się czasami zastanawiam, bo ja za to tego nie miałem. Nie jestem po szkołach fotograficznych, wiesz. U mnie fotografia się zaczęła od Zenita, dostałem na 18, ale cała historia kończyła się na pstryknięciu i oddaniu tam do fotolabu jakiegoś i potem widziałem już gotowe zdjęcie. Nigdy nie uczestniczyłem, wiesz, w takim procesie, wiesz, od A do Z, nie? A to jest coś pięknego. No dobra, to pójdźmy dalej. A nie widzisz tego, że teraz jak mamy cyfrowe, wiesz, no generalnie pstrykasz, widzisz, tu powywołujesz masowo, tam w Lightroomie chlaśniesz wszystko, to czegoś brakuje, też wydruku? Masz jakiś taki, wiesz, taki żal, że cyfra to spieprzyła? Generalnie nie mam żalów. Takie mam podejście życiowe, że nie mam do nikogo żalu i wiesz, rzeka płynie, nie można zatrzymać postępu. Zresztą postęp jest rzeczą charakterystyczną dla rozwoju fotografii. Gdybym ja miał taki żal, to byłbym jednym z tych, którzy w latach 20. XX wieku narzekali na firmę Kodaka, że raptem wszyscy mogą robić zdjęcia, a ja to dopiero robiłem zdjęcia. Beret zakładałem, brałem trójnóg i szedłem fotografować jakby zamglone, wiesz, kościoły. I teraz, gdyby teraz ktoś narzekał na postęp ten cyfrowy, na hologramy, na to wszystko, że to wszystko idzie w inną stronę, że obraz nie ma materialnego odpowiednika, to właśnie by stał się taką osobą, taką pieśnią przeszłości. Więc ja bardziej patrzę, jakie tam są możliwości, ale robię swoje. Okay. Wiesz, o co chodzi? Bo tam są jakieś możliwości, one są bardzo ciekawe, ale robię swoje, a swoje to znaczy to, co wiem, że ludzie się uczą, z czego się uczą. A ludzie się uczą wtedy, kiedy mają impuls, takie podniecenie, taką satysfakcję. Czyli jak wezmą odbitkę do ręki i popatrzą, to jest moja odbitka. I wtedy ja widzę, jak się na ich twarzach maluje takie wow, no nie, wow. I to poczucie satysfakcji z samego siebie, ono jest wtedy, kiedy masz takie sensualne, fizyczne jakieś takie doświadczenie. Dlatego ja w moich warsztatach różnych, które organizuję, i na które zapraszam i w tej całej działalności zawsze mówię, pracujemy na papierze. Mhm. I to nie musi być wypas odbitka. Wystarczy, że wydrukujesz. Ja mam taką drukarkę, która jest bardzo tania w eksploatacji, bo uczniów drukuje codziennie i to setki zdjęć. I oni mówią, pierwszy raz widzę swoje zdjęcie wydrukowane. Tak. Wiesz, przychodzi 17-latek tutaj w liceum i on mówi, daje mi kartę. I mówi, że chce oglądać zdjęcie. Ja mówię, no to drukujemy. Patrzy na mnie, tak? Cieszy się. Mówię, pewnie. I za 10 minut ma rozłożonych 50 fotografii na papierze. I okazuje się, że on fizycznie inaczej zaczyna tę fotografię przeżywać. I to wiesz, najzwyklejszy papier biurowy, najzwyklejsza drukarka bez żadnej obróbki. I to jest już doświadczenie.
Tak, czyli mały krok. Drukować. No, ja rzadko drukuję, no, najczęściej widzę, jak jakiś projekt komercyjny powstanie i to robi wrażenie, a te swoje to jakoś tak buksuję i ciągle nie mogę się, wiesz, do tego. To zależy też, co robisz, bo na przykład jeżeli piłujesz jakiś obraz taki, że no, piłujesz jakiś jeden obraz, gdzie masz sesję, gdzie w sesji masz 10 zdjęć chcesz wybrać, to wtedy to drukowanie niespecjalnie jakby ma rację bytu, bo ja mówię o takim drukowaniu. Ty robisz selekcję po wybraniu. Że no tak. Robię drukowanie wtedy, jak ktoś przynosi 100 zdjęć i w ogóle nie wie, co jest grane. To ten element selekcji, no bo ja zawsze mówię, patrz, na komputerze sobie nie ułożysz tych wszystkich zdjęć, tak. Na komputerze zobaczysz 2, 3, 5 zdjęć, 4, tak żeby one były widoczne. Żebyś tak widział wzrokiem raz wszystko i jeszcze miał szybkość reakcji i szybkość zmiany, no to musisz to wydrukować. Jeszcze nie jesteśmy w tym raporcie mniejszości, że stoisz, masz, wiesz, wypasiony ekran i to wszystko się dzieje, rękawiczkę i to wszystko się dzieje. To jeszcze nie ten moment. Jak będzie, to super, bo wtedy sobie zrobisz to selekcję na żywo w powietrzu i później dasz plik, drukuj i ci przyniesie kurier jutro wydrukowane, wypasione, ale to jeszcze nie ten moment. No właśnie się zastanawiam, ile radochy takiej, nie wiem, z tej pasji właśnie zabrało to, że ludzie nie widzą tej pracy w końcu na papierze, nie? Że gdzieś tam ten proces się kończy na monitorze, z reguły, potem na Instagramie ląduje, no. Nie? Że gdzieś się tak urywa w połowie. A wiele fotografów właśnie opowiada, że wiesz, no, całe to przeżycie, też, jak samemu to wywołują, że to jest to, ten zapach chemikaliów, że to wszystko jest, tak jak mówisz, wąchałeś aparaty, nie? Że wiesz, uczestniczysz wszystkimi zmysłami, tak. Dotykiem papieru, to jest tak. Zresztą jak się pogada z dowolnym takim drukarzem, wiesz, w firmie drukarskiej, to oni tym żyją, oni wąchają ten papier. To jest super. Ale jedno drugiego nie wyklucza. Można funkcjonować w fotografii i w życiu nie wydrukować zdjęcia i być świetnym fotografem i spoko gościem. Gościuwą. Sorry. Zawsze, wiecie, tak. Zawsze jest to trudne. Tak, nie, to po angielsku byłoby łatwiej. Nie, ale a możesz być fetyszystą skoncentrowanym na ciemni i na materialnym aspekcie fotografii, a być odciętym od rzeczywistości i od ludzi. No nie? To zawsze jakby jest kwestia tego, jak ty sobie to ułożysz. No dobra, a mówiłeś tam a propos tego doznania, nie? Że chwytasz, że to takie zdjęcia powinniśmy robić. To co ciebie kręci? W sensie, co cię inspiruje tak, że wiesz, że naciskasz ten spust i mówisz wow, że nie musisz obejrzeć zdjęcia, ty już wiesz to wcześniej, że to jest ta scena, która cię... Trudne pytanie, bo od dawna nie robię zdjęć. Znaczy, nie powinienem tego mówić, ale ja pracuję projektami. W sensie, ja już się tak nauczyłem, gdy studiowałem, że ja publikuję zdjęcia raz na kilka lat w formie jakiejś wydawniczej. Tego cyklu, tak? Tak. I ostatnio... No, ale nie masz serio takiego, że idziesz po mieście i tam widzisz, nie wiem, przebłysk światła, tu flary, myślisz, oh, biorę to. Nie, bo ja idę po mieście i na przykład teraz patrzę na ludzi i myślę, do kogo zagadać, żeby on był moim bohaterem w książce, którą robię o połowie XVII wieku. W sensie, czyli najpierw masz projekt w głowie? Tak, dopiero. Ja mam projekt w głowie i mówimy teraz dokładnie o tym, co ja robię, a nie jak uczę. Bo na przykład uczniowie są na innym etapie i dla nich... iść i zobaczyć ten promień, to jest wypas i ja wtedy im mówię właśnie, wtedy powinieneś zrobić, kiedy poczułeś, że to chcesz zrobić. Ja wczoraj, zrobiąc zakupy wieczorem w Lidlu, zawsze patrzę na taką jedną kasjerkę. Ona jest tak enigmatyczna, ona jest tak androgeniczna, ona jest tak niebywałą urodę, że jest niezwykła, Tilda Swinton, ona jest trochę taką osobą i ja wiem, że niedługo ją poproszę o to, czy mogłabym mi poświęcić 3 minuty, czy mogę z nią porozmawiać, bo ja robię taką książkę, której akcja się dzieje w pierwszej połowie XVII wieku. To jest książka o epidemii dżumy w Anglii. I ja potrzebuję, szukam takich ludzi, których twarze nie zdradzają bardzo takiej przynależności geograficznej. Wiesz, nietypowy Polak. Okay, no. I mam trochę już takich osób, takie, że jakbyś wiesz, je ucharakteryzował, to one wyglądają tak. No dobra, nie? Ale ty masz je, w sensie już je ugadałeś, czy na razie masz wytypowane powiedzmy selekcje? Mam kilka ugadanych, a kilka już tak jak tą kasjerkę mam już upatrzonych i tam jeszcze muszę przeatakować. Jeszcze dużo zakupów wiesz, zawsze przy jednej zawsze kasie. Zawsze do tej samej kasy chodzę. Jeżeli jesteś na dzień dobry, to za mocy zawsze. No, na przykład pierwszą osobą, którą będę fotografował w stroju XVII-wiecznym, ale to będzie książka oparta na portretach, jest mój uczeń Kazik tutaj ze szkoły, no i już jesteśmy dogadani i teraz tylko muszę koszulę zamówić taką. No dobra, ale to ja pociągnę ten temat inspiracji. No to już powiedzmy, że tych indywidualnych, nie wiem, tam kadrów, powiedzmy sobie odpuszczasz, bo one się kłębią wszystkie te myśli dookoła projektu. No, ale na projekt to żeś wpadł jakoś. No, to skąd ta dżuma i ten XVII wiek? Pozytywny człowiek. Naprawdę chcesz
wiedzieć, bo tutaj masz kartę pamięci i baterie załadowane. Tak, wiesz, to krótko do brzegu. No. Dobra, poczekaj, już. To szybko. Poczekaj, trzymaj. Ale może nawet znajdę odbitkę. Albo kolodionową taką. To jest tak, że jak byłem w liceum, zacząłem czytać Podróże Gullivera. O, któż nie czytał? Właśnie. I ja ich nie rozumiałem. Czułem, że to nie jest tylko ta historia, że mały, duży. Wiesz, bo to jest spauperyzowane. I wróciłem do nich na studiach i okazało się, że to jest piękna, moralizatorska, oświeceniowa literatura, która ma mnóstwo głębi. Ja się wkręciłem w to. I zrobiłem wystawę i fotografię w 2012 roku tutaj w WWA we Wrocławiu i sfotografowałem Gullivera. Tak wygląda Gulliver. Moja wersja. Podobny trochę do tego, do Russella Crowe. Powiem Bartkowi, że dobrze jak Russell Crowe. I to jest taki proces, że jeżeli interesujesz się czymś, wkręcasz się coś, a ja się wkręciłem w Gullivera na maksa, zacząłem czytać Gullivera między wierszami, bo zdjęcia, które są w tej książeczce i które były na wystawie, a które kupiło fundacja, mogę się pochwalić, czy to kupiło? Chwali się, oczywiście, że tak. Nie? Nie jest, bo z dumą tutaj wiesz. Jest tak, że można powiedzieć, że ja nie uważam się za jakiegoś artystę, bo artysta, ja mam takich znajomych artystów, oni poświęcają całe życie sztuce. Nie? Ja poświęcam życie raczej uczeniu. Bardziej dla innych to też niż dla siebie. Ale zdarzyło się tak, że miałem takie zrywy i przez kilka lat coś pocisnąłem w kontekście sztuki. Między innymi właśnie tego Gullivera i Gulliver został sprzedany, znaczy ja go sprzedałem, kupiła Dolnośląska Fundacja Zachęty Sztuki. To jest fundacja, która zbiera, tworzy kolekcję sztuki współczesnej na Dolnym Śląsku. Czyli najbardziej prestiżowy magazyn sztuki u nas na Dolnym Śląsku. Czyli to jest w zasobach niedaleko tutaj stąd, 200 metrów jest Muzeum Współczesne w bunkrze i właśnie tam leżą moje prace. Czyli jestem wśród największych polskich artystów razem w archiwum. I to mi się wydarzyła taka jedna rzecz i jestem z niej bardzo dumny, bo tak sobie poczułem, że dobrze, że się udało, no nie? Nie się udało właśnie, nie się udało, tylko miałeś pomysł, zrealizowałeś i... Będzie mnie coachował teraz. Więc tak, mały coaching, wiecie, tak. Czemu o tym mówię, że no i fajnie się zająć sztuką i kiedy już się tak zajmiesz tą sztuką i poczujesz, jak płyniesz i że to jest świat, do którego tylko ty masz dostęp i że to jest świat twój totalnie, że to jest jakaś alternatywna rzeczywistość, to wtedy już nie możesz przestać tego robić. Możesz tego nie robić fizycznie, tak jak ja przez kilka lat, nie robić tego fizycznie, ale mentalnie, w notatkach, w książkach, ja cały czas to robię. A żeby się zmusić do zrobienia, bo teraz robię książkę, która jest kontynuacją tego, w sensie biorę tego Gullivera, zostawiam Jonathana Swifta i jego książkę, biorę tego bohatera i wsadzam go w inne miejsce. Wsadzam go. Czasy inne, czy? Nie, 20 lat później, czyli jest koniec książki Gullivera i jest pauza, nie wiem, co się z nim dzieje i ja zaczynam, jak on już jest starcem. Okay. I stworzyłem własną historię. Napisałem storyboard i on jest takim bohaterem, który żyje na odludziu, bo jest zagubiony po tych podróżach, bo tam jest, kończy się dramatycznie ta książka w sumie. I opowiadam jego historię jako starca, co się wydarzyło. Mimo tego, że ja to zrobiłem w 2012, to ja teraz mam 18, 6 lat. 19, rzeczywiście. 15. Gubisz roczniki też. To ja cały czas nad tym pracuję. W sensie, że czytam kolejne książki, przeczytałem już wszystkie książki, które są w Polsce i wiele anglojęzycznych o dżumie, o XVII wieku. Penetruję też, jakie tam wtedy były nurty filozoficzne, etyczne. Szukam wątków historycznych, a żeby to zrobić w końcu, bo niektórzy, tak jak ja, potrzebują też taki zewnętrzny impuls, poszedłem na studia doktoranckie na Akademii Sztuk Pięknych. I teraz zacząłem studiować właśnie w 2018 w październiku i moim doktoratem właśnie będą portrety właśnie między innymi Gullivera i bohaterów tej mojej historii z XIX wieku. Z XVII wieku. I teraz robię w ramach doktoratu. No i doktorat ma termin, no nie? Czyli muszę to zrobić. No, to też jeden temat kiedyś słyszałem, że jak chcesz coś zrobić, do czego nie możesz się zmusić, to jednym z pomysłów, teraz mała podpowiedź, zakładasz się ze sobą na kasę,
W sensie jakby wyceniasz ile to ma wartości, ale taki, że ma zaboleć, jeżeli byś tą kasę utracił. I potem robisz przelew na organizację, której absolutnie byś nie poparł. W sensie, że... O Jezu, straszne. Że, tak, że jakby motywatorem jest to, że w sensie nie przelewasz wtedy, tylko że jakby wpisujesz w kalendarz datę, jeżeli do tej daty nie zrobisz, to te pieniądze nie przepadają, tylko ty wspierasz organizację, której byś nie chciał wesprzeć. No, to ja to na kiedyś na fotokasce chyba mówiłem lub patronom. To jest bardzo motywujące, bo czujesz ten bacik, że wiesz, że potem będziesz chciał się przyznać, że przelałeś na organizację X. Powiedziałeś, że właściwie jedna rzecz to jest ta sztuka i tworzenie, ale z drugiej strony, że cię kręci po prostu samo nauczanie, czyli przekazywanie wiedzy, że tu czujesz tą swoją misję taką, nie? Skąd się to wzięło? Tak podpytuję, bo ja też czuję tam w sobie taki, wiesz... Nauczycielem chciałem być od podstawówki, bo już? Miałem fajnych nauczycieli, pracy techniki. ZPT to u nas. Tak, się, no. Czyli i madełko, piła, tak, młotek, no. Karmnik, łódeczka z motorkiem i pan Milczarek, i pan Żuk byli w porządku gośćmi. Uczyli mnie, a ja zawsze byłem taki, że musiałem coś manualnie robić. I tak pomyślałem, jaka fajna jest ta relacja między nami. I pamiętam, że to było, no przecież miałem wtedy 8-10 lat. I myślałem, to jest coś bezcennego, że on jest starszy, ale my sobie tak partnersko tam, prawda, gwoździe wbijamy. I tak pomyślałem, to jest super. To jest super, że ja mam z nim taki układ, bo pójdę do domu i z rodzicami jestem, no rodzice, ja, to jest inna relacja. A z nim jestem jak, z kolegą to za dużo powiedziane, chociaż raz mi się do nauczyciela wymsknęło na ty w podstawówce. Grubo. Grubo, ale to było grubo. I wtedy pomyślałem, chcę być nauczycielem. Pracy techniki. Ale jak poszedłem w fotografię, to już w podstawówce wiedziałem, że będę nauczycielem fotografii. I konsekwentnie realizowałem to i to się stało. No dobra, ale właśnie mówisz, że wiesz, tu jest ta relacja, nie? Nauczyciel, uczeń, partnerstwo i tak dalej. A w fotografii właśnie bardzo często, przynajmniej jak ja robiłem takie analizy tam ludzi, wiesz, pytań takie, jakie mi podsyłają, to z reguły, przynajmniej ci, którzy do mnie tam na kanał wbijają, to tam statystycznie najwięcej jest introwertyków, czyli ludzi, którzy bardzo cenią bycie samemu. Oni oczywiście, że z ludźmi potrafią, fotografują fantastycznie, bo potrafią się wsłuchać w emocje, nie? Ale że będąc fotografem, często jest jesteś sam, czy to w plenerze, czy z osobą i takie rzeczy jak ty mówisz, typu zagadać babkę z Lidla, to dla wielu ludzi to jest w ogóle po prostu nie do przejścia, wiesz, kontakt z drugą osobą. Ty w swoim filmie też mówiłeś tam bodajże o Ani, nie pamiętam, o drodze, że ona zaczęła ludzi zagadywać na ulicy. Tworzenie u fotografów z reguły to jest takie w pojedynkę, nie? W sensie gdzieś tam zbierają siły, inspiracje, tu przeczyta, tu coś zobaczy i ma pomysł, nie? A nauczanie, no to z reguły to jest właśnie takie jeden do wielu, taki kontakt, relacja, to co mówiłeś, partnerstwo. I ty to w sobie łączysz. Ja jestem zodiakalnym bliźniakiem, nie wierzę w takie rzeczy, ale chyba o to chodzi. Ja uwielbiam być sam. I uwielbiam być razem. I to ma dla mnie taki sam smak. W sensie, że jak ja wchodzę do sali i mam jakichś studentów albo spotykam się z ludźmi na jakichś warsztatach, to jestem szczęśliwy, że to się dzieje i bardzo się wtedy dzielę. Mhm. Ale kiedy jest czas, kiedy ja chcę być sam, no to jestem sam i pracuję sam. Jako fotograf i to dla mnie też jest bezcenne, że ja się zamknę w ciemni, że ja pójdę w plener i tak dalej, i tak dalej. Więc ja mam taką osobowość, że lubię być samotny i lubię być z ludźmi. Okej, na swoich warunkach. Nie wiem, czy na swoich warunkach. Jak jestem z ludźmi, to muszę być na ich warunkach, wiesz, bo bardzo wiele osób jest pozamykanych, poblokowanych, a mimo tego chcą coś robić. Fotograficznie. No właśnie, bo zmierzam do tego, w sensie, czy masz jakieś takie porady dla ludzi, którzy chcą sfotografować osobę, w sensie temat ich bardzo ciekawi, ale mają w sobie właśnie te blokady. Wiesz, co wtedy? A, to już takie grubsze, cięższe pytanie. Co radzisz tym swoim uczniom, studentom? Jak oni chcą tworzyć portrety, czyli kontakt ze sobą, ale czują, że wiesz... No to jest w sumie proste pytanie, bo jak chcesz tworzyć portrety, a masz problem z zagadaniem z obcej osoby, no to nie musisz zagadywać obcej osoby, możesz zacząć od portretowania znajomej osoby. I to tak wszystko, nigdy nie ma drogi na skróty. To wszystko musi iść kroczek po kroczku. Ktoś, kto próbuje na skróty, to się po prostu wywala, to nie ma fundamentów. Czyli mam teraz taką uczennicę, Ale i Izę, to są dwie najlepsze moje uczennice w tej chwili. I one co tydzień mi przynoszą fotografie i co tydzień rozmawiamy o tym, jaki mały kroczek zrobiły. I one, co mnie zaskakuje, mają po 17 czy 16 lat, ale wiedzą o tym,
że to nie przyjdzie efekt od razu i szybko i spektakularny. To jest niewiarygodne, teraz mało osób tak ma. I one konsekwentnie co tydzień przynoszą zdjęcia. I zaczynają od kolegów, koleżanek, później do kogoś zagadają, ale generalnie nie, żeby tak nie, nie chciałbym żeby być postrzegany jako osoba, która promuje, że musisz umieć, jak chcesz być fotografem, to musisz umieć fotografować obcych. To też tak nie jest, bo nie musisz, bo możesz być świetnym fotografem i fotografować tylko swoją rodzinę. To gadaliśmy, jasne. Znaczy, to musi ciebie coś tam tak, to musisz zapalić. Być do tego przekonany, bo jak coś jest nieautentyczne, coś jest zrobione na siłę, bo myślisz, no tak, Gary Winograd albo Lee Friedlander robił takie zdjęcia obcym ludziom na ulicy i ja chcę być takim fotografem, więc też tak muszę robić. Bardzo często twoje preferencje, to co lubisz, to co ci się podoba, niekoniecznie są różne niż to, do czego jesteś predysponowany, jakie masz możliwości. Ludzie bardzo często łapią frustrację, bo patrzą na jakieś fotografie i myślą, to jest to, chcę to robić. Ale okazuje się, że oni nie mają w ogóle predyspozycji, mocnych stron, żeby właśnie robić to, mają coś innego. Ja na przykład lubię fotografie takie, których niespecjalnie robię. Na przykład Lee Friedlander, mój ukochany fotograf, ja nie robię takich zdjęć jak Lee Friedlander, a mimo tego kupuję jego książki, oglądam, po prostu pływam w jego fotografii, w jego świecie. Ale nie robię takich zdjęć i nie widzę w tym żadnego problemu. Robię całkowicie inne zdjęcia. Ja w ogóle promuję taką ideę, żeby dotknąć tej fotografii, która jest najbardziej fotograficzna. I to jest właśnie ta fotografia, która się wiąże z kontaktem z rzeczywistością, z ludźmi, z pokonywaniem jakichś takich swoich słabości, barier, dokumentowaniem rzeczywistości i tak dalej. Ale ja na przykład takich rzeczy nie robię na co dzień. Ja na przykład ja się nauczyłem, wiem jakie się robi, ale nie muszę tego robić codziennie. Nie? Bo to nie ma takiej potrzeby. Ja na przykład teraz robię inscenizację. Jak ktoś by oglądał mój kanał, to bym mógł powiedzieć, Karol, no ten reportaż promuje i chodzenie tam z aparatem po i fotografowanie smutnych ludzi gdzieś tam w zaułkach. Kumasz. A ja na przykład takich rzeczy nie robię. Nie wyglądasz na osobę, która smutku szuka po świecie. No moja żona zawsze mówi, twoje zdjęcia nuda, szare, bure, ciemne, wszyscy smutni. No tak. No to tak trochę wiesz. Wiesz co, ale to tak a propos tego, nazwijmy to szukania siebie i robienia tego, co, czy jesteś predysponowany, czy nie. Bo ja patrzę też na ten rynek fotograficzny, to jest tak. Jest osoba, która pasjonuje się fotografią. Ja? I zaczyna robić zdjęcia i mówi, fotografia to jest dla mnie, kocham robić, no dobra, chciałbym się, i teraz uwaga, krok dwa, chciałbym się z niej utrzymać. I tu zaczyna być taki dysonansik, bo mówi, no dobra, jeżeli chcę się utrzymać, to muszę zarabiać, jeżeli chcę zarabiać, to muszę robić to, co ludzie będą kupować. Okay. No i potem patrzy, co ludzie kupują i kończy, część osób kończy robiąc to, czego nie jest predysponowana i nie czuje tego, ale kochała robić zdjęcia, a zaczyna robić rzeczy, za które płacą, tak? I potem wiesz, impreza w remizie i tak dalej, i mówi, kurna, przecież nie o to chodziło. I no niestety tak jest, to znaczy, że dużo osób wchodzi w fotografię i jeżeli chcą się z niej utrzymywać, muszą też robić te rzeczy poza. I tu mam taki temat, który się mocno przewija, zwłaszcza w okolicy stycznia, końca roku, ciemno jest, deprecha i wypalenie. To ostatnio u mnie na kanale to ten. Miałeś taką chwilę, że wiesz, że po prostu mówisz, nie, rzucam to wszystko w diabły, w sensie nie czuję tego, co robię, nie podoba mi się, odstawiam fotografię. No nie. Nigdy. Nie. Szczęściarz. Nie miałem, bo ja się zakochałem i jestem wierny. I to jest już nie zakochanie, tylko miłość. Miałem takie momenty, że tak powiem, przesilenia przy końcu jakiegoś projektu, który jest bardzo wycieńczający, to masz wrażenie, że już nigdy w życiu nie chcesz tego powtórzyć, bo gdybyś miał włosy, byś osiwiał, tak. No. Ale okazuje się, że po kilku latach wchodzisz do tej samej rzeki i powtarzasz to, bo nie możesz tego nie robić. I to są tylko takie momenty. Na studiach się znajomi śmiali, jak ja przy piwie mówię, nie no, dosyć mam, przez miesiąc nie fotografuję, nie biorę aparatu i wszyscy... Tak jak po imprezie alkoholowej, już nigdy alkoholu. Tak, i za tydzień już widzę, jak ja latam z aparatem. No, to nie da rady. No, a jeżeli chodzi o rady? No, bo tak nie masz nic, nie miałeś, ludzie do ciebie nie przychodzą i mówią, Karol, dorać, bo... Przychodzą, to jest, ja o tym bardzo... Pierwszy moment jest taki, bo to, o czym mówiłeś, w sensie ten zderzenie się z rynkiem i z realiami, to jest troszkę inny temat, a to odpowiem teraz na pytanie dotyczące takiej depresji, jakiejś słabości, blokady twórczej w ogóle. To jest naturalne. I ja zawsze się uśmiecham, kiedy ludzie przychodzą z czymś takim. Nie dlatego, że mam jakiś stosunek do tego taki sadystyczny, lekceważący. Tylko tak. I przeżyłem takich sytuacji naprawdę dużo. Czyli przychodzi osoba i wiesz, oczy się jej szklą i mówi, że ma dość, że jej nie wychodzi, że chyba to rzuci,
że to nie ma sensu, że patrzy na innych i wie, że nigdy tak nie będzie i tak dalej. I ja wtedy tak... Kolejny. Ja wtedy myślę tak, no dobrze, czyli jest dobrze. Bo co to jest za moment? To jest bardzo ważny moment. To jest moment postępu. To jest tak, jak ci mięśnie rosną. Wiesz, o co chodzi? To jest ten moment, w którym boli i musisz ten moment przejść. I ja wtedy tylko takiej osobie muszę dać takie poczucie jakby bezpieczeństwa, że nic złego się nie dzieje. Uspokoić ją, bo ona to musi przeżyć. Ale wiem, że to jest ten moment, on jest charakterystyczny tak po pół roku, po roku takiego intensywnego fotografowania. Bo to jest moment, w którym twoje oczekiwania są większe niż możliwości. Jest po prostu tak, po prostu percepcja rzeczywistości, twoje filtry i twoje umiejętności takie psychofizyczne jeszcze nie nadążają na tym, jakie są oczekiwania i tego, co wiesz, co jest w ogóle w świecie fotografii. Czyli już poznałeś jakieś albumy, jakichś fotografów, ale jeszcze ty nie masz tego, takiego flow, takiego przejścia tego wszystkiego. I wtedy mnóstwo osób ma frustrację takich, co bardziej wrażliwych. I trzeba to spokojnie przeczekać, dać sobie czas i zazwyczaj właśnie po takim momencie jest mocny ruch, taki drugi etap. I wtedy już jak ktoś nauczy się, jest mądry i świadomie przeżyje ten pierwszy taki kryzys, to wtedy już drugi nawet nie następuje. Drugim kryzysem wśród ludzi, którzy się uczą fotografii, jest zostawienie szkoły. Zostawienie jakichś kursów, które były systematyczne. Czyli odcięcie się od źródła... Nie mają tego bacika, który ich tam motywował. Odcięcie się od źródła jakiejś takiej motywacji, inspiracji i wtedy ludzie mają właśnie taką zwiechę i piszą do mnie maile, że dawno coś tam nie tegesz i coś tam. Nie? Czyli tak naprawdę brakuje, nazwijmy to, takiego wsparcia z zewnątrz, który powiedział, gdzie kolejne zdjęcia, tak? Chociażby. Wystarczy zainteresowanie, że ktoś spyta, co u ciebie, co ostatnio sfotografowałeś? I wtedy ty już myślisz, jak ja zaczynam zajęcia? Ja zaczynam zawsze zajęcia, że siadamy jakby przy stole, wszyscy razem, na jakiejkolwiek uczelni nie jestem, czy jakichś warsztatach i proszę, żeby każdy powiedział krótko, 10 sekund, jaki obraz ma w głowie ostatnio, który zobaczył, nie sfotografował. I to jest taka rozgrzewka. I ja na przykład mam taki, ostatnio tutaj w Dolnośląskiej Szkole Wyższej miałem zajęcia i przeszła rundka, każdy powiedział obraz i skoczyło się na mnie. I ja mówię, mam obraz sprzed 10 minut, jak pani portierka, która poproszona, jak zawsze przeze mnie, o kabel mały jack do głośników, wsadza ręce w taką szafkę, wyciąga taki kłęb kabli i tak patrzy tak błagalnie. Bo ona nie wie, co to jest mały jack. I zazwyczaj to są kable w ogóle do internetu. I ja zawsze myślę, i to jest taki obraz w konwencji Jeffa Walla, że ja powinienem zrobić takim szerszym kątem, ale tak, żeby było widać jej twarz i takie zwątpienie i te naręcze kabli. I samo to powiedzenie o tym, że jakiś obraz masz w głowie, zauważ, że już powoduje, że ty jesteś fotografem, w sensie, że to już jest gdzieś dzieje. I ludzie niewiele więcej potrzebują czasem, żeby poczuć się, czyli ja coś robię z tym, jednak to w głowie jest. Jednak coś się dzieje, coś mi się odkłada. No to ja trochę przy swoim obstanę, czyli potrzebny jest tak naprawdę ktoś obok, kto może być zainteresowany, ale ktoś, kto powie, a jak ci idzie, a co się dzieje? Tak, w sumie. No ja dostaję dużo maili od byłych uczniów, byłych studentów, czasem chcą się pochwalić, wczoraj dostałem prośbę o adres, bo chcą wysłać swoją książkę jakiejś takiej dziewczyny fajnej, którym poprowadziłem warsztat i to jest, To ile lat już uczysz? To zacząłem uczyć, jak miałem już na studiach, miałem 21 lat, teraz mam 38, 9 plus jak 8. Jak młodo wygląda, nie? 17. Tak 17 lat uczę, a tak już na ostro to 15. To już masz dużo absolwentów swoich, to obserwujesz właśnie tę karierę. Ile ludzi jakby zostaje w fotografii? Bardzo mało. Ale to jest też, w którym momencie ludzie przychodzą, bo jeżeli ktoś przychodzi do technikum fotograficznego, to uczyłem przez 5 lat. Może mu się rozjechać. Tak, ma 15 lat, podejmuje taką decyzję, mówi mechanik, kucharz, fotograf, to fotograf. A ten tu fajnych gościu, to chyba do niego nie będzie. Idziemy do Karola. Jeżeli to są takie szkoły policjalne, to są procenty zawsze osób, które zostają z fotografią. Ale miałeś już takie, że ktoś wraca po latach i mówi, Karol,
tu jest album, który zrobiłem. Wiele razy. I to dzięki tobie. Wiele razy. Miałeś tam łzy wzruszenia. Tak, no, mnóstwo razy mam takie sytuacje, że ktoś pisze albo z wieloma studentami, ja się przyjaźnię teraz. Odwiedzamy się, jeżdżę do nich na jakiś plener i mamy takie intensywne relacje z wieloma osobami. W ogóle ta część mojego życia związana z uczeniem to jest duża część mojego życia. To nie jest tak, że to jest tylko moja praca, to jest moje życie. Ja z tymi osobami jestem już po studiach, po uczeniu, w jakichś relacjach bardzo takich koleżeńskich i to jest super. No. Znaczy ja tam kiedyś nawet tam tak... Jak patrzyłem, czym życie płaci, w sensie jakby czym dostajesz no, benefity od życia, nie? Znaczy czas, wolność, w sensie wolność miejsca, że możesz być tu, możesz być tam, ale jednym przy pracy takiej zawodowej jest wdzięczność ludzi, że nie, jakby jesteś nauczycielem, pensja to jest jedna rzecz, w sensie gdyby nie było pensji, pewnie i tak byś to robił. No tak, ale właśnie o to chodzi, że jest gdzieś ten czynnik, który ciężko pomierzyć, nie? Ale to jest tak, że ktoś ci czasami coś walnie, napisze i podziękuje i to jest takie puf, nie? To takie paliwo. Relacje są tak, to wtedy się takie dobre hormony wytwarzają w ciele i czuję, że jest okej. Ja teraz jak zacząłem kanał tak prowadzić, to wielu uczniów moich byłych mi do mnie dostałem naprawdę dużo takich wiadomości, że kurczę, nie doceniałem, kiedy mieliśmy zajęcia, ty masz taką wiedzę, teraz to widzę, a ja miałem całkowicie sobie dojrzeli. No tak, ale ja wtedy piszę, no wtedy tego nie potrzebowałeś, teraz tego potrzebujesz, wyluzuj, nie ma no się tak co spinać. Z Gulliverem, tak? Po czasie, wiesz, czytasz i inne tak, rzeczy. Tak. No więc... to tak a propos tematu dżumy, to ja jestem za to po technikum elektronicznym, same technikalia, wiesz, studia elektroniczne, to polski w technikum to była masakra, wiesz, no jakieś brniesz przez jakieś lektury właśnie. To ja do dżumy wróciłem... W sensie świadomie, przeczytałem dżumę Camille, nie pamiętam, ale powiedzmy z 10 lat temu, tak grubo po szkole. Ja mówię, wow, to jest fantastyczna prawda? Książka. Tyle tam jest, wiesz, to, że warto wracać do tych swoich, do swoich rzeczy, które, do których kiedyś ktoś cisnął, a potem się okazuje, że jednak miał rację, nie? Tylko trzeba było perspektywy. W świecie korpo, no to jak spotykają się ludzie, no to z reguły tam jest dużo... Szczerze takiej polityki, no nie wiem jak to nazwać, ale wiesz, a w świecie fotografii jak się spotykają, no to jednak to jest dookoła pasji, więc tam jest, na innym poziomie się ludzie po prostu, wiesz, jeżeli dyskutują. Zaczniesz politykować, kombinować, to wylatujesz. Mam takiego serdecznego kolegę... Wiesz, tu w szkole, czy nie, wylatujesz? W ogóle w sztuce. A. Mam takiego serdecznego kolegę, który jest jednym z najlepszych fotografów skateboarding, no, jeżdżenia na desce w Londynie. Rawski i Rafał i on mi opowiadał o tym, jak to jest w tym świecie fotografii deskorolkowej. On publikuje w tych magazynach takich największych. Zresztą niedługo, za 3 tygodnie będę w Anglii i mam zamiar z nim nagrać swój pierwszy podcast. Wywiad? Tak. To bierz kamerę i w YouTube. No właśnie. I właśnie mam zamiar, jeżeli się uda z nim o tym porozmawiać, i on mi powiedział coś takiego, że jeżeli zrobisz jakiś fake, jakieś oszustwo, to wylatujesz z branży. A co to jest? Chodzi o to, że jak jakiś deskorolkarz jedzie i on robi trik i on fotografuje ten trik. I jeżeli on nie zląduje dobrze albo ten trik się nie uda, to mimo tego, że ty masz zdjęcie, jak on robi go, to jeżeli opublikujesz, a on tego triku nie zrobił, okay, to jesteś spalony. Bo tam musi być prawda. To są ludzie, którzy No taki trochę National Geographic, tak? Czy tam BBC, no to musi być dokument, który tak. Jest prawdziwy. I oni bardzo tego pilnują, bo możesz mieć ujęcie takie, że jest bardzo spektakularne i chciałby się opublikować, ale ono leży. No tak. I czeka, aż ten koleś zrobi na przykład w ciągu najbliższego roku ten trik i dopiero wtedy je możesz opublikować. Okay. To już... jest niewiarygodne, rozumiesz, no tak. Bo oni mają... Co to już jest fake, no? Ja się rozumiem, że trzeba mu przypisać ten tak, trik. Tak, że on go potrafi. Mhm. Wiesz, i w sztuce jest tak, że nie ma drogi na skróty. Jeżeli w sztuce ktoś idzie na skróty, to bardzo szybko to jest przez środowisko odczytywane, obnażane i... Ja mam zdanie, że w ogóle nie ma drogi na skróty. Znaczy, że w uczeniu się też. Trochę właśnie gadaliśmy o tej nauce. Znaczy, kiedyś taki przykład obrazowy, ktoś mi tam gdzieś w książce wyczytałem. Powiedzmy, że Robin Hood, tak, zawiązują ci oczy, celujesz, strzelasz, trafiasz w 10. Nie jesteś w stanie tego powtórzyć. To był jakiś tam łód szczęścia i
ile masz z tego satysfakcji, że trafiłeś ten środeczek tarczy? Niewiele. A jeżeli przez tam miesiące, tygodnie, lata praktykujesz i w końcu trafiasz świadomie, raz za razem, no, to to jest to, o co chodziło, że jakby droga jest ważna, ten cały proces dojścia, cała ta nauka i ona wymaga pracy. W ogóle tam teraz to co tam Miłosza Brzezińskiego książkę czytam, on bardzo fajny podcast właśnie ma z Mała Wielka Firma. Ja mówię, że właśnie tam w szczególności dzieciaki są uczone, że wiesz, chcieć to móc, znaczy, że wiesz, wystarczy, że chcesz i już to masz. Mhm. Ja mówię, a gdzie ta robota? I oni, wiesz, idą do roboty, tej prawdziwej, fizycznej, zawsze tam rodzice im tam, wiesz, spokojnie, synuś, jesteś cudowny, zawsze tam. I oni uderzają po prostu o mur, bo się okazuje, że to nie jest tak, że chcieć to móc, trzeba się napracować, trzeba coś zrobić. Dobra, o YouTubie pogadamy. Założyłeś kanał, coś opowiedz o tym, znaczy skąd w ogóle motywacja, co ty chcesz tam wrzucać? Motywacją pierwszą było taka, żeby zrobić promocję szkoły, w której pracuję. I poprosiłem widzów, no, odbiorców, ale nie wiadomo skąd oni byli. Ja po prostu tak wrzuciłem jakoś do internetu, żeby wysłali swoje zdjęcia i ja o nich będę mówił. I to przerosło moje oczekiwania, bo pamiętam, że rzuciłem info i dostałem 80 WeTransferów. 80, tak wiesz. Ja wtedy pomyślałem, wow, okej. Okay. No dobra, to biorę się za to. I wtedy wydrukowałem zdjęcia wybranych osób. To było też trudne, bo jeżeli jest 80 osób, to ja siadłem do tego bardzo poważnie i tak z takim namaszczeniem, bo chciałem dać odpowiedź wszystkim, ale nie mogłem mówić o wszystkich. Rozumiesz? No tak, czasu tak, nie było. Czyli wtedy właśnie pojawił się ten system czterech konwencji, czyli konwencja reportersko-dokumentalna, piktorialna, amatorska i inscenizacyjna. Bo chodzi o to, że każda z tych 80 osób miała jakąś tą konwencję fotograficzną w sobie dominującą. Mogła też robić troszkę inne poboczne, ale tą jedną miała taką dominującą. I ja sobie podzieliłem na takim kółku procentowo ile osób w jakiej konwencji pracuje i też procentowo tyle czasu poświęcałem na mówienie o takich fotografiach. I wykonywałem selekcję tak na stole. I to było coś takiego, że jak ja to zrobiłem, to zrozumiałem, że ja chyba mam do tego predyspozycję. W sensie, no że ja się nadaję, że mogę o tym gadać, że wiem jak gadać, że ludziom to pomaga, że oni do mnie pisali, że super. I tak mnie to przeraziło, że musiałem to przestać robić. Przeraziło mnie to, że mogę to spieprzyć. A w tą stronę? Że wiesz, że jeżeli masz jakiś talent, jakieś możliwości i jeżeli coś zrobisz na łapu capu, to wtedy możesz stracić to, co już masz, jeżeli nawet to jest mało. W sensie ten kapitał tych osób, które ci zaufały. Więc żeby nie zrobić nic nieprzemyślanego, 2 lata myślałem. Nie wiem, czy należy teraz chyba ze mnie brać przykład, bo raczej nie, bo raczej trzeba robić i sprawdzać. Tak. To jest trochę wbrew takiej metodzie współczesnej typu zrób, zobacz, co się wydarzy. Wiesz, chodzi szybka weryfikacja. No. Też czytałem takie książki o tym sposobie takiej pracy współcześnie przy produkowaniu startupów i tak dalej. Że Lean Startup. Tak, Lean Startup. To, też mam tą książkę przerobioną. No i ja nie chciałem czegoś takiego robić, bo jeżeli poczułem, że mam coś takiego, to ja muszę do tego dojrzeć, żeby wiedzieć, co chcę zrobić. Okej. Okay. A dopiero ty jesteś perfekcjonistą? Tak? Ja jestem perfekcjonistą, okay. Tak. Masakr. Nigdy nie zmontujemy tego materiału. Popraw tu, wytnij. Nie, luz. No dobrze. I po 2 latach nagrałem pierwszy odcinek na bazie tej książki The Photographer's Playbook, nagrałem o Dawidzie Beju i robiłem go 3 miesiące, 15-minutowy odcinek. I wtedy zrozumiałem, że ja nie zrobię żadnego YouTube'a, w sensie żadnego kanału, jeżeli tak to będzie wyglądać. Bo zrobiłem ten odcinek, byłem z niego zadowolony, w takim sensie, że zrobiłem go sam zmontowałem, sam nagrałem, sam wymyśliłem wszystko. Tylko, że mapa myśli do tego odcinka miała 1,5 metra, zapisana takimi. Czyli tak, ja z moją tendencją do wkręcania się, analizowania, zrobiłem mapę myśli całą o tym momencie w historii Stanów Zjednoczonych, lata 60., rasizm i tak dalej. I po miesiącu musiałem zacząć obcinać, aż obciąłem tą mapę do 10% tego, co było. I na tym pierwszym odcinku się nauczyłem najwięcej. Jeżeli chcesz ludziom pomagać, to zajmij się tym, co też ludzie potrzebują, też co ciebie kręci, to musi być autentyczne, ale jeżeli się wkręcisz za mocno w coś, to nigdy nic nie zrobisz. W sensie takim, że ja po prostu za bardzo popłynąłem. Zbyt skomplikowany projekt. Tak. I
I przede wszystkim też ja nie mogę montować, bo nie mam na to czasu. Więc po tym pierwszym odcinku było pół roku przerwy i ja się zastanawiałem, co zrobić dalej. Czyli patrz, pierw dwa lata wcześniej 12 odcinków, które mi powiedziały, że nadajesz się do tego, zrób coś z tym. Później myślenie, co chcę robić i wymyślenie. Ale okazało się, jak to zrobiłem, że to tak nie może funkcjonować. Nie mogę sam montować i nie mogę się za bardzo wkręcać. Więc wtedy opublikowałem film, że szukam montażystów. Zgłosiło się wiele osób. Teraz aktualnie mam dwójkę osób, które wolontariacko dla mnie pracują. Mam nadzieję, że jak najkrócej to będzie wolontariat. I teraz jest to już płynne. Publikuję jeden film na 2 tygodnie. Miałem górkę, która była, ale stopniała. W momencie, kiedy dzieci były chore i był grudzień, dużo pracy, więc mi ta górka stopniała, bo nie mogłem wtedy nic nagrywać. I teraz zrobię zgodnie z naturą. W sensie, ze swoją naturą, czyli myślę, tworzę, planuję i tak, i publikuję raz na 2 tygodnie, ale jest to przemyślane, jest to fajne i przede wszystkim, co jest ciekawe, jest lepsza publikacja raz na 2 tygodnie niż nic na tydzień, bo ja mogę się zająć promocją tego i efektywność tego odcinka, dotarcie do innych ludzi, jego ciężar jest o wiele większy i to jest w ogóle mam bardziej dodatni bilans niż przy częstym publikowaniu. No tak. Wolę publikować raz na 2 tygodnie i mieć to przemyślane niż raz na tydzień się spinać, bo obiecałem. Więc to jest, teraz tak to wygląda, ale chyba najważniejsze, co trzeba powiedzieć, że mam z tego mega frajdę. W sensie, że uwielbiam to. No, znaczy to też dołożę te swoje 3 grosze. U mnie dlatego live'y zaczęły być, bo ja nie muszę ich montować. Ja miałem to samo co ty, to Cwaniaczek. Znaczy wiesz, to była metoda prób i błędów. To znaczy ja w pewnym momencie, ja pamiętam ile mnie kosztowało wysiłku. Nie, techniczny to jedno, w sensie montaż, ale druga to właśnie ten perfekcjonizm chodzi. Tu spieprzone, tu mógłbym poprawić i wiesz, i leżysz z tym materiałem i boisz się go opublikować. Trochę tak jak fotografowie boją się pokazać pracę, wiesz, że a co powiedzą inni, to nie jest jeszcze czyli, dość dobre. Nie? Okay, wiesz. Live to jest fotokawka, to tak, jest tak. Jakby live. No, czyli ja tylko włączam aparat i tak jak my gadamy teraz, to po prostu super, sam się, super, super, możesz super. Się pomylić. Ja bym się na coś takiego nie zdecydował i się chyba nigdy nie zdecyduję, ze względu właśnie na mój no to jest perfekcjonizm. No właśnie, tam można szybko się wyleczyć na live. Ale nie? Może by to było dobre. Ja bym chciał spróbować teraz czegoś takiego, taki czat, że jest nas 10-15 osób. Ja moderuję rozmowę, pokazujemy zdjęcia na internecie, wszyscy je widzą, omawiamy je. Muszę sobie te no też... No to jest live. To jest live? Webinar, no na przykład. Webinar. Jakiś live. Dobrze, muszę dobrze. Muszę zbadać temat. No to słuchaj Karol, wszystko przed tobą to jest naprawdę bezbolesne. Też nie wiem, ja bardzo dużo energii czerpię właśnie z ludzi, którzy są na live. Jest tak fajna grupa tych odbiorców, też masz grupę. Wcześniej się pokrywamy, w ogóle się spotykamy, dlatego że jeden z moich odbiorców jest twoim odbiorcą. Mówi, chłopy, spotkajcie się, bo macie dużo fajnego do pogadania. Więc w ogóle dzięki, że to oglądacie. Ale no właśnie, to rób Karol, to tak wiesz, teraz jak wujek dobra rada, ale to jest bardzo fajny temat, a też bardzo dużo ludziom daje, bo w końcu są tak jakby na żywo z tobą też. Zrobię, nie? Tylko wiesz, no. Muszę to wszystko no tak, układać w swoim tempie. No. W swoim tempie muszę to poukładać. Kiedy coś planujesz, że to będzie twoją pracą, a taki mam plan, twoją pracą przez najbliższe lata, to jednak ja mam takie poczucie, że potrzebuję to sobie wszystko rozegrać, przetrzeć, zaplanować, sprawdzić jak to działa, żeby nie było w pewnym momencie, że wyjdę za szybko z czymś i nie uniosę pewnej sytuacji, pewnych oczekiwań innych wobec mnie i z siebie samego wobec. No właśnie, to trochę te oczekiwania i ten, miałeś taki okres przy tym YouTubie, że mówisz, a w cholerę po prostu, bo jakby ty dajesz, tak? No. A w drugą stronę nie było, bo ja miałem tak pytania po nocach, a jaki aparat byś doradził, wiesz, i w pewnym momencie po prostu pękasz, bo ta ilość tych pytań z prośbą o pomoc, trochę tak cię, wiesz, no to tak ty masz więcej pytań, ja mam mało pytań w takim razie, mnie to nie obciąża. Że te 80 cię przerosło, żeś zaczął układać to wszystko, tych 80 transferów, nie? Wiesz, czyli nie miałeś czegoś takiego, nie, że w pewnym momencie mówisz przy... No wiesz, tam jakiś kapnie jakiś komentarz, ja na niego od razu na bieżąco odpowiem. Ja na szczęście jeszcze mam tak, że ta grupa widzów jest nieduża i naprawdę jestem w korespondencji z wieloma osobami i póki będę mógł to fizycznie robić, to będę robił, a później już będę zastanawiał się nad innymi mechanizmami, które mam nadzieję będę musiał, że to będzie rosnąć, żeby to wszystko było nadal w jakiejś relacji, w jakimś zaufaniu, ale żeby móc tą skalę jakby powiększać.
No właśnie, powiedziałeś o planach. To masz, jakie masz plany, jeśli chodzi o te swoje projekty, dzielenia się wiedzą? Coś poukładane. Mam plany. Już rozrysowane? Mam wszystko rozrysowane na 3 lata. Ja jestem taki, że jak już coś robię, to tam mam plan. Nie lubię tak na łapu-capu. Czyli tak, mam tu oficjalnie plany powiedzieć. No, jak chcesz, żeby dostać motywację od innych, bo cię będą pytać. Dobrze, to plan jest powiesz, taki, to amen, że ja teraz robię YouTube'a. Sprawia mi to przyjemność i to jest inwestycja. Cały czas to jest inwestycja. I kolejnym krokiem jest szkoła Karola, która się otworzy. To tak brzmi dumnie i tak pompatycznie, szkoła Karola się otworzy, ale po prostu chodzi o to, że w październiku będę chciał wejść na Patronite z ofertą edukacyjną. Super. Czyli oferta edukacyjna, czyli nie chodzi mi o to, żeby ludzie mi wpłacali pieniądze i ja będę realizował coś w ramach tych pułapków. Mhm. To jest jakby dodatek. Mi chodzi o to bardziej, że ja bym chciał mieć szkołę taką, że ludzie mogą, gdziekolwiek nie mieszkają, ile nie mają czasu, mogą dla siebie coś wybrać. Chcę w miesiącu mieć jedno spotkanie online, taki webinar w 15 osób, jedno spotkanie indywidualne, okay, 45 minut na Skype'ie i do tego dostać jeden mega jakiś fajny artykuł czy jakiś podcast dotyczący czegoś. Okay. I chcę te 3 rzeczy i to kosztuje, dajmy na to, x pieniędzy w Patronite. Chodzi, okay, o to, że chcę potraktować Patronite jako taką platformę sprzedaży dostępu, usług edukacyjnych, no, dostępu do usług edukacyjnych. Mhm. I tak to sobie wymyśliłem, że to chyba jest ok. A dodatkowym plusem jest to, że te pieniądze jednak wspierają rozwój kanału. No tak. Czyli na każdym progu dostajesz coś bardzo konkretnego, jesteś zaangażowany, masz dostęp do jakichś rzeczy i tak dalej, czyli masz taką swoją online szkołę, a oprócz tego wspierasz kanał, czyli jakieś tam pułapy realizacji jakichś celów, które pomogą w ogóle budować tą społeczność, a oprócz tego 10% jest na zaprzyjaźniony dom dziecka, z którym jestem zaprzyjaźniony we Wrocławiu i współpracuję z nimi od kilku lat, ale o tym jeszcze nie chcę mówić, bo jeszcze chcę ich jakby, no nie, akceptację, okay, ale to jest takie miejsce, ja bym chciał po prostu, żeby te dzieci, które mają tam bardzo ciężkie życie, w ogóle mają ciężkie życie, a w tym miejscu mają wspaniałe życie i chciałbym stworzyć taką możliwość, żeby oni to życie widzieli, te wszystkie swoje uśmiechy. Dlatego chcę 10% ze wszystkiego, co zarobię, przeznaczać na to, żeby były u nich takie drukarki, że bierzesz smartfona, kładziesz i drukujesz sobie zdjęcie. Ja na przykład mam tutaj takie ściany wyłożone takimi płytami chromowanymi i ja z uczniami przyczepiam zdjęcia. I ludzie uczniowie lubią patrzeć na swoje zdjęcia. Ja chciałbym, żeby w tych domach opieki w Wrocławiu były takie ściany, że dzieciaki mogą spontanicznie podejść, wydrukować swoje zdjęcie z wycieczki z nadmorza i przykleić do ściany. Chodzi o to, że kiedy masz pamiątkę, w sensie, że dziecko ma ciężkie życie, no nie? Bo ma rodziców alkoholików czy coś. I jak z takiego życia w tym domu opieki będzie miało na przykład album wydrukowany z dobrymi momentami, no to jest coś super, no nie? No to nie dość, że lubisz pomagać, to jeszcze misja w serduchu. No, i następny temat. Nie, tylko wiesz co, pociągnę, bo mnie to, znaczy, wydaje mi się, że to się łączą te rzeczy. To znaczy, bardzo dużo wśród fotografów jest osób o dużej empatii, nie wiem, znaczy trzeba się wsłuchać w inne osoby, jakie portretujesz w pewnym sensie, żeby móc te emocje oddać, tak, nie? Tak, tak, to na pewno. I to widzę u wielu ludzi, że wiesz, że w ogóle w fotografii bardzo blisko jesteśmy osób fotografowanych. To jest taka relacja intymna. Nie wiem, jak to nazwać, ale że wiesz, to, że masz złowić jakieś spojrzenie czy coś, to jesteś na zupełnie innym poziomie niż na spotkaniu biznesowym popychasz pierdolę, no, o tym, kto był gdzie na nartach. Nie? Wiesz, że tam trzeba jednak trochę zrozumieć tą osobę i chyba to jest też fajne w fotografii. Przynajmniej tej, którą ja lubię. Taką, wiesz, gdzieś tam, gdzie emocje łapiesz. A to się przekłada też na resztę życia. Znaczy, wielu ludzi mówi tak a propos YouTube'a, Zieniu, się tak nie przejmuj. Tam, wiesz, ktoś tam, wiesz, tam po nocy wyślę komentarz, mówię, że kurna, mam dosyć, nie? Się tak nie przejmuj. Ja mówię, przejmuję się tym, bo gdybym się nie przejmował, to bym nie założył grupy, czy właśnie YouTube'a, gdzie ja chcę ludziom pomagać, że to jest jakby, wiesz, cała składowa tego wszystkiego i tak między innymi właśnie tak czuję, że między nami właśnie do tego taka chemia jest, że mamy gdzieś tam w DNA, mamy te same takie składniki. Jasne. I wielu fotografów coś takiego ma, zwłaszcza właśnie portrecistów, zwłaszcza takich, którzy też potrafią gdzieś tam, nie wiem, uchwycić coś więcej, a nie jest to zdjęcie tylko i wyłącznie dobre technicznie. Kurczę,
kurczę, dobra, to czekaj, to jeszcze tak, to o tej szkole, tej edukacyjnej ofercie, tak. Czego chcesz uczyć? W sensie, dla kogo to będzie miejsce? Ja uważam, że do pewnego poziomu edukacji w fotografii, i to jest moje doświadczenie wieloletnie, nie potrzeba autorytetów, nie potrzeba mistrzów. Czyli jeżeli ty jesteś fotografem, który fotografuje od 2-3 lat, kupiłeś sobie 2-3 albumy, widziałeś kilka wystaw, generalnie masz zajawkę, to prawdopodobnie w promieniu kilku kilometrów obok ciebie są osoby, które się znają na fotografii mniej, ale gdybyś się spotkał i byś z nimi pogadał, to byś dowiedział się coś bardzo ważnego dla twojej fotografii, dla siebie samego. Dlatego ja uważam i ja tak czuję i taka jest moja misja, żeby ludzie ze sobą rozmawiali o fotografii i ja swoją rolę widzę nie jako człowieka, który stoi i mówi, to ma być tak, to ma być tak. Fotografia to jest właśnie, to jest fotografia, to jest gówno, no nie? Ja w ogóle nie postrzegam siebie jako taką osobę. Ja postrzegam siebie jako osobę, która mówi, chodźcie tutaj wszyscy do stołu, połóż zdjęcia i teraz każdy powie na temat tych zdjęć coś, co jest wartościowe, coś, czego nie rozumie i co by zrobił dalej z tymi zdjęciami. Ja mam taką metodę pracy i to jest moje największe osiągnięcie kilkunastu lat pracy, że ja prowadzę teraz warsztaty My o fotografii i one właśnie polegają na tym, że moja rola jakby się już wycofała. Ja nie chcę stawać w roli osoby, która wie i mi ta rola nie odpowiada, chociaż ludzie bardzo często tego oczekują. Ja jestem jedną z osób, które ewentualnie mogą powiedzieć swoje zdanie, ale czasem jest tak, że osoba, która na przykład się nawet nie zajmuje fotografią, powie ci coś takiego na temat twoich zdjęć, że ty po prostu nigdy bym tak nie pomyślał, ale to jest ciekawe, to jest bardzo fajna perspektywa. Ja takie spotkanie już prowadziłem, my o fotografii one się nazywają i metoda jest prosta. Przychodzisz na spotkanie ze zdjęciami obowiązkowo, rozkładasz zdjęcia i każda osoba w kółeczku, rundka mówi, co w tych zdjęciach widzę wartościowego, czego nie rozumiem, co jest dla mnie zagadką, co mi się nie podoba, nie używamy tego słowa, ale jakby co mnie drażni na przykład, co wprawia mnie w jakieś skonfundowanie. I trzecie, co ja bym zrobił, co ja bym zrobiła, gdyby to było moje zdjęcie, jaki byłby kolejny mój ruch. I każda osoba musi powiedzieć te trzy rzeczy, musi, nie musi, ale raczej tak, na temat zdjęć tej osoby, która położyła. A teraz najlepsze, ta osoba, która położyła te zdjęcia, nie ma prawa się nic odzywać. Nice. Nie może się bronić? Nie, nic, zero. Okay. Ale po prostu, ale tak zero. Nic. I to, co ja przeżyłem na tych spotkaniach, bo już robiłem te warsztaty, to, co ludzie przeżyli, emocje, które są niewiarygodne. I co jest bardzo ciekawe, kiedy ludzie siądą przy stole, staną przy stole i mówią o swoich zdjęciach tak oko w oko komuś i mówią tak, w twoich zdjęciach wartościowe dla mnie jest to, w twoich zdjęciach nie rozumiem tego, gdyby to były moje zdjęcia, zrobiłbym to dalej tak. I tamta osoba nic nie mówi, nie broni się. Nie broni się, nie tłumaczy, nie wyjaśnia, tylko słucha. A ta osoba wtedy, wiesz co ma? Poczucie odpowiedzialności za swoje słowa. Olbrzymie. Olbrzymie poczucie odpowiedzialności, bo wie, że ta osoba jest bezbronna. Tak. I to jest moje najwspanialsze narzędzie pedagogiczne. Jak ja pracuję kilkanaście lat jako nauczyciel i uważam, że w tym prostym ćwiczeniu jakby zebrałem wszystko, co dla mnie jest najważniejsze. Szacunek do słów, które się wypowiada, uważność na te słowa, szacunek do tego, co leży na stole, szczerość, bo też jest ważne, że mówi się, co się nie podoba, w sensie, że czego się nie rozumie. Bo szkoły artystyczne też mają ten problem generalnie, że jest takie klepanie się po plecach i mówi się tylko rzeczy pozytywne, żeby kogoś nie urazić. I w szkołach artystycznych to jest bardzo duży problem, że stawia się zawsze piątki za wszystko i tak dalej, i tak dalej. A tutaj podczas tych warsztatów o fotografii jest taka sytuacja, że usłyszysz, autentycznie usłyszysz bardzo poważnie wypowiedziane słowa, co człowiek nie rozumie w twojej fotografii. Konstruktywna krytyka. Tak. No to co mówisz to jest w ogóle super temat, jakbyś mógł to w fora internetowe wyrzucić taki mechanizm, to byś po prostu pozamiatał, ludzie byliby szczęśliwsi. Przecież to jak łatwo jest kogoś, i to co ja widzę na grupach, tak, jak łatwo jest kogoś zabić, wiesz, jego początki twórczości, kiedy on z obawą wrzuca zdjęcie, a tam będzie, weź sprzedaj aparat, nie? No masakra. Jeden youtuber do mnie napisał, że Karol, dziękuję, dałeś mi nadzieję, bo wrzuciłem kiedyś swoje zdjęcie na jakieś forum i napisali mi, tego się już nie da uratować.
I chłopak skonfundowany, młody chłopak, zacząłem z nim mailować i on mówi, że wiesz, to jest niewiarygodne, Karol, że na forum internetowym jacyś ci forumowicze mieli jeden dobry obraz świata fotografii, a inny to jest ten jakby taki, że tego nie da rady uratować. Wysłał mi świetne zdjęcia. Zacząłem z nim rozmawiać, trochę mu pomogłem, ile mogłem. No i ja ten mechanizm, o którym powiedziałem przed chwilą, ja go chcę robić w realu. Raz na dwa miesiące mieć taki duży meetup, tak to się chyba nazywa, że ludzie się zjeżdżają i to będzie w ramach tego Patronite'u. Dla tych, którzy chcą się spotkać w realu z ludźmi, a oprócz tego takie spotkania też w tym Patronite'cie w ofercie chcę robić w online, jako webinar. I to będzie chyba proste, nie wiem, jeszcze nie testowałem tego, ale chyba tak. W sensie, że 15 osób mi przysyła swoje fotografie wcześniej, jesteśmy umówieni na jakiś moment, ja później wrzucam fotografie, wszyscy je widzimy i w rundce na czacie omawiamy. Okej. No dobra, ale tak już w sensie, chodzi mi też o to, kto tam do ciebie może uderzyć? Czy to będzie właśnie, czy to będą uczniowie szkół, czy jakby w kogoś celujesz? Teraz jest, nie, nikogo nie celuję. Nikogo nie celuję, bo to jest zaskakujące. To w ogóle może bardzo być zaskakujące, jak różni ludzie potrzebują pokazać zdjęcia, coś o nich usłyszeć albo coś o nich opowiedzieć. Ale to jest dla wszystkich, naprawdę. Teraz i uczniowie moi 17-16-letni widziałem, że się zapisali na warsztaty. I ludzie starsi, tacy po 50, też, którzy wcześniej ze mną mieli kontakt, też się zapisali. Także to... No to kiedy startujesz? Kiedy chcesz wystartować? Ten Patronite, no, liczę, że to jest październik. Okay. Max listopad, ale tak chciałbym październik. No, muszę to rok wszystko... szkolny. Tak, tak. Wysuwa. Taki akademicki rok szkolny, bo chciałbym, żeby to było takim trybem takiego roku szkolnego, że od października do czerwca jest taka większa intensywność, później jest też okres wakacji, wyciszenia. No dobra. Ja nie wiem, ja jestem ciekaw. To wszystkich zachęcamy. Karol, trochę o szkole, w sensie, bo ty uczysz, ale często takie pytanie ludzie mają, którzy wiesz, no fotografią się jarają, czy szkoła jest konieczna? Tam masz jakieś takie swoje przemyślenia? Mówię o szkole fotograficznej, albo inaczej trochę. Co daje, a co można zrobić bez szkoły? Kiedy warto, a kiedy to jest taki must, że musisz do tej szkoły pójść, a kiedy... Co na przykład mogę, z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, co mi dała szkoła. W sensie w jednej szkole, którą kończyłem, AFA, autorskie, nie wiem jak to się już nazywało, AFA, po prostu skrót. To była szkoła we Wrocławiu, która chyba nadal jest, funkcjonowała bardzo dobrze na przełomie wieków. I ja tam poznałem profesora pierwszego, czyli mój pierwszy punkt odniesienia, profesor mentor. Piotr Komorowski, mentor. I to był mój pierwszy mentor. Zresztą może spontan. Tutaj mamy zdjęcie na ścianie, wykonane właśnie przez profesora Komorowskiego. To ja jestem. Z cyklu Inkarnacji. Wtedy jeszcze miałem długie włosy, to moje naturalne włosy. Ale tutaj nawet jest jego pełen album. O! Ile tu jest źródeł światła, bo sporo widzę. To była taka listwa z halogenkami. Że taka listwa i tam z 6 halogenków takich po prostu. Aha. I to było mentorem 13x18 cm na papierze. I to było tak, że Piotr zaprosił mnie i jeszcze dwójkę z tam znajomych, studentów. No i mieliśmy taki wieczór, że u niego na chacie robiliśmy foty. I wiesz, to jest przeżycie niewiarygodne. Mhm. Profesor zaprasza cię, który jest twoim autorytetem, na wspólne robienie zdjęć. On korzysta z tego, że jesteś jego modelem, a ty patrzysz, jak twój idol tworzy. I to było super. Mhm. I no, to jest właśnie ten album Piotra Komorowskiego, Inkarnacje. Tutaj są różne zdjęcia, ale może pokażę. O, to jest właśnie to, ale jeszcze jest jedno, na którym ja jestem, to jest niezłe, w sensie, że śmieszne. O, jestem tutaj, patrzcie, takie włosy miałem wtedy. No proszę. Moje naturalne, jako proszę. Laska. No powiem ci, że nie poznałbym cię. No i teraz, i Piotr robił to na bieżąco, i to jest właśnie, wiesz, to jest profesor.
z punktu odniesienia. I w drugiej szkole, którą kończyłem, gdzie robiłem, w której zostałem magistrem sztuki, to moim punktem odniesienia był profesor Hudon, pierwszy polski konceptualista, bardzo zacna postać w polskiej historii sztuki, fotografii i no i dla mnie mistrz, z którym jestem nieustannie w kontakcie. I teraz... Cały czas. Tak, cały czas. I z Piotrem, i z Wiesławem. I teraz ja nie mógłbym tego zrobić, to się by nie wydarzyło bez szkoły. Mhm. Więc ja jeżeli postrzegam szkołę, to postrzegam ją jako miejsce, gdzie masz coś naprawdę unikatowego. I ja szedłem do szkoły po profesorów, ale nie po wiedzę. Okay. Bo teraz współcześnie możesz wejść do internetu i naprawdę, jeżeli jesteś minimalnie ogarnięty, to tą wiedzę, jak robić zdjęcia i tak dalej, sobie weźmiesz za darmo. Czyli po co iść do szkoły? Po to, żeby naprawdę zbudować jakąś relację z kimś autentyczną. To autorytety, czyli profesorowie. Autorytety, tak. A w sensie studenci? Relacje, w sensie studenci, no fajnie, no, okres studiowania jest super. Ale chodzi mi tak już z perspektywy zdobywania wiedzy, znaczy to, że jesteś w takim tygielku znowu, gdzie... Ja się uczyłem od moich znajomych. No właśnie, to też daje. Tak, bo jak gdy zacząłem studiować fotografię, to ja na przykład techniki ani takich rzeczy nie uczyłem się na lekcjach. Uczyłem się od kumpli. Piotrek był z Częstochowy, jego ojciec był najlepszym fotografem z Częstochowy. Gdy ja zobaczyłem jego zdjęcia, które miał w teczce, gdy zdawał do szkoły, to ja w życiu takich rzeczy nie widziałem na żywo. No i ja z nim mieszkałem przez pół roku. No i więc on mi pokazywał takie różne rzeczy, jak to się robi. Czyli jak uczeń jest gotowy, znajdzie się mistrz. Tak, znaczy ja mówię o Piotrku, moim koledze, przepraszam, nie o profesorze, tylko moim koledze ze szkoły. No ale to mistrzem był ojciec kolegi, tak? Tak, tak. I na przykład i ten ojciec kolegi, czyli te relacje studenckie są bardzo ważne i się od siebie uczyliśmy nawzajem, mobilizowaliśmy, wsiadaliśmy do pociągu, jechaliśmy spontanicznie nad morze i fotografowaliśmy fale i to są rzeczy, których nie powtórzysz. Musisz mieć na to czas, no, ale to ja nie uważam, że to jest niezbędne dla każdego, bo każdy jest w różnym etapie, w momencie życiowym. Jeżeli ktoś ma dwójkę dzieci i pracę, a chce naprawdę się zająć fotografią, przecież nie pójdzie do szkoły jakiejś. Chyba, że do szkoły Karola takiej, że... Online'owej. Ja jestem zwolennikiem online'owej wiedzy, w sensie... Właśnie, bo ta online'owa... Ona jest podana również na dystans i we właściwym czasie, tak? Tak, we właściwym czasie i też ona może być sformatowana pod twoje potrzeby, więc ja myślę, że teraz już naprawdę takie są możliwości, a szkół takich fotograficznych, które ja bym polecał, ja nigdy nie lubię tak polecać, bo ktoś powie później, że a, to mi poleciłeś, a to jest niedobre. Odpowiedzialności nie chcesz. Nie chcę odpowiedzialności. Jest często była taka odpowiedzialność, że ktoś mnie prosił, żebym polecił mu jakiegoś fotografa. Okazało się, że ktoś pracował dobrze, ale w pewnym momencie dał ciała na tym zleceniu i no tak. Ja już nie polecam w ogóle. Ani nie polecam specjalnie szkół, ani nie polecam żadnych fotografów. Nie chcę brać za to odpowiedzialności, ale na pewno warto szukać takich szkół. Ja na przykład gdybym szukał szkoły, to bym szukał po wykładowcach. Znalazł wykładowcę, który mnie interesuje, patrzył, w jakiej konwencji on pracuje, zdobył mi informacje od studentów, jakim jest on człowiekiem i bym wtedy wbił do szkoły, nie do szkoły, tylko wbił do tego wykładowcy. Na zajęcia. Na zajęcia. Zapisałbym się do szkoły, ale z celem, żeby wycisnąć, wycisnąć całą wiedzę z tego jednego człowieka. I ja tak robiłem, że ja od Piotra brałem tyle, ile mogłem. Od Wiesława też. Ja nie popuszczałem ani na sekundę. Ja po prostu z ich zajęć czerpałem całym sobą. I ja wszystko, co mam, naprawdę zawdzięczam tym dwóm profesorom, bo czerpałem od nich naprawdę na maksa i nie szedłem na skróty, naprawdę się ich słuchałem i naprawdę im zaufałem, co też jest ważne w takiej relacji, to zaufanie. Więc z tego punktu widzenia uważam, że jeżeli szkoła spełnia tą funkcję, daje ci jakiegoś profesora, punkt odniesienia, autorytet, któremu ty możesz zaufać, to super. Ale jeżeli szkoła jest tylko instytucją, która daje ci klucze do studia, płaci za chemię w kuwecie albo za to, że możesz wydrukować określoną ilość tam papieru w ciągu miesiąca, no to warto się rozważyć, czy to jest ok. W sensie, że możesz sobie efektywne. Wszystko to za... Tak, możesz 50 czy 80% z tych rzeczy nie potrzebować na przykład w tym momencie, w którym jesteś.
Być może lepiej byłoby przeznaczyć te pieniądze na jakąś wycieczkę, czy na kupienie jakiegoś aparatu i zorganizowanie samemu sobie czasu. Mhm. No to trochę właśnie tak idziemy w tą stronę. To jak ktoś jest na początku drogi fotograficznej, znaczy wie, że uwielbia robić fotki, tylko jeszcze nie wie tak naprawdę jak, wiesz, taki beginner, to masz jakieś takie porady, jak mógłby zacząć się uczyć fotografii? Tak, mam poradę. Dobra, to drugie pierwsza pytanie. Rzecz. Pierwsza rzecz. Ja zawsze mówię, że jak jesteś początkujący, to skrócisz sobie drogę do jakby poziomu wyżej, jak od razu kupisz statyw i blendę, i filtr polaryzacyjny. To są banały. Ale ja uważam, że jak ktoś już jest początkujący i ma taką zajawkę na robienie zdjęć, to bardzo dobrze jest szybko zdobyć statyw i blendę. To w dowolnej fotografii? Tak, w dowolnej fotografii. Uważam, że to jest bardzo ważne, żeby mieć te rzeczy. Jakoś, bo Polara to rzadko używam, nawet teraz. Ale dobrze, wiesz co, teraz ja może mówię tak z punktu widzenia jeszcze analogowca. Okej. Więc olejmy ten Polar. Dajmy tak, że uczysz się fotografii, masz pojarę, cieszysz się, kup sobie jeszcze statyw i blendę. Mhm. Czyli otwórz te nowe możliwości. Mhm. Okay? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, kup drukarkę tanią w eksploatacji i znajdź miejsce w domu, gdzie będziesz mógł zdjęcia wywiesić, żebyś nie musiał ich składać na noc. W sensie kawałek ściany, kawałek blatu. Niech wiszą. Niech wiszą. Niech one pracują. Ują oczy. Tak, niech one pracują, bo one pracują cały czas i ty będziesz sobie przekładał, sobie zmieniał się, zastanawiał. Czyli tak, statyw, blenda oprócz aparatu, drukarka i miejsce, żebyś mógł te zdjęcia sobie układać. I na razie pracuj, obserwuj siebie. Zdjęcia. Ja myślę, że to jest że coś takiego przez pół roku, przez rok takiej pracy ze sobą. Oczywiście zakładam, że mówimy o osobie, która ma minimalną umiejętność autorefleksji. Tak, potrafi się zastanowić nad tak, tym. Tak, czyli że, bo wiesz, warto to zaznaczyć, że umiem położyć dwie rzeczy i zastanowić się nad tym, czemu to mi się bardziej podoba, a czemu to nie. Ja na przykład pamiętam, że już bardzo wcześnie, jak zacząłem fotografować, to robiłem sobie takie fajne rzeczy, że to pamiętam jako dziecko już, że rozkładałem zdjęcia w pokoju. Stawałem na łóżko, żeby być wyżej, żeby objąć je wzrokiem i patrzyłem na nie. I ja dopiero teraz z perspektywy czasu wiem, że ja się wtedy uczyłem. W jaki sposób? Ja w ogóle pochodzę z małego miasta, Bartoszyce. Pozdrawiam Bartoszyce, miasto Bycze, 4 domy, 3 ulice. I ja nie miałem tam żadnego autorytetu. Nikt mnie nie uczył. Jak ja się uczyłem? Rozkładałem zdjęcia i na nie patrzyłem. Ale to swoje, a swoje. Na cudze? Albumy, książki? Ja nikogo tam nic nie miałem. Ja żyłem poza. Jakbyś doradził, to... Wtedy nie było internetu. No, to uczyć teraz... się tylko ze swoich? Nie, no chyba wiesz. Ty mówisz, gdzieś ja bym zaryzykował. Wystarczą swoje? Ja bym zaryzykował. Ja bym zaryzykował w pierwszym etapie takiego uczenia być sam ze sobą i z rzeczywistością tylko. Bo popatrz, że jeżeli weźmiesz zaraz sobie taką książkę, która jest zrobiona przez autorytet światowej jakby klasy fotografa i zobaczysz ją. A jeszcze, o czym już mówiliśmy wcześniej, jeszcze nie masz umiejętności za daleko. Jest za daleko, to jest większe prawdopodobieństwo, że wpędzi cię we frustrację, niż ci pomoże. Ja mam dzieci, 9 lat i 3. Jednym z największych błędów, jakie możesz zrobić, to dać dziecku zabawkę, która jest nieodpowiednia do jego wieku. Frustracja, która się rysuje na twarzy dziecka, gdy ono nie jest w stanie, w sensie na przykład manualnym, albo mentalnym, intelektualnym, opanować tego, z czego się cieszy, jest niewiarygodna. I teraz taka sama sytuacja jest z młodym fotografem, który widzi coś, co mu się podoba, ale nie jest w stanie w ogóle tego sięgnąć. Więc naprawdę sama rzeczywistość, sam ty jako filtr tej rzeczywistości, aparat, statyw, blenda, drukarka i miejsce, gdzie można te zdjęcia położyć, naprawdę na dosyć długi czas jest wystarczające. I wtedy może ja bym dodał w pewnym momencie tą grupę zaufanych osób. Mhm. Czyli to, co ja robię w ramach mojej fotografii. Czyli inne spojrzenie. Tak, osób, które ci powiedzą, to rozumiem, tego nie rozumiem. Gdyby to były moje zdjęcia, to ja bym jeszcze zrobił coś takiego. I czyli takiego zdrowego feedbacku.
No tak. I ja uważam, że na początek spojrzenie fotografowania to wystarczy. Dlaczego jeszcze kolejny argument? Bo nauka nie musi i nawet nie powinna trwać być taka szarpana i trwać tak szybko. To jest proces, który takie kropla drąży skałę. I jeżeli to będzie takie raczej powolne i świadome, to jest o wiele lepsze, bo ty jako taki uczeń masz cały czas poczucie pewności, że wiesz, co się dzieje. To są drobne korekty. To są takie drobne korekty, które ty sam robisz na swoich fotografiach. I te właśnie uczennice moje, które aktualnie bardzo dobrze pracują, Iza i Ala, one wiedzą o tym, że tak drobna korekta, którą wykonują co tydzień, minimalna, jest naprawdę efektywna. Iza robi portrety i zaczynaliśmy pół roku temu od zdjęć takich w ogóle w konwencji amatorskiej, które nie wiadomo było, co z tym zrobić. Przeszliśmy przez myślenie o Martinie Parze, przeszliśmy przez myślenie o Daszu Snowie, o różnych innych fotografach i ona krok po kroku odrzucała to, co jej nie wychodziło i sublimowała to, czym się czuło dobrze i po pół roku okazało się, że świetnie jej wychodzą portrety. I to takie zbliska na negatywie z fleszem. Ja w życiu, pół roku temu w życiu nikt, ani ona, ani ja byśmy o tym nie myśleli, ale przez cotygodniową taką korektę ona jest teraz mistrzynią takiego portretu. I ona ma taką bazę, ona ma taki fundament i czymkolwiek się w życiu nie zajmie, to ona wie o tym, że do tego będzie mogła wrócić, bo ona zna, ona wyprowadziła wzór. Ja zawsze mówię, że w uczeniu się fotografii musisz mieć umiejętność wyprowadzania wzoru. Pamiętacie, że na matematyce było tak, że matematyczka wyprowadzała wzór. Czyli nie to, że od razu wynik. Tak, nie to, że podstawiasz do wzoru, tylko ona wyprowadzała ten wzór. I ja zawsze patrzyłem z taką fascynacją, wow. Ja nie zdałem z matmy w liceum, więc trudno mówić odpowiedzialnie na ten temat, ale nie tylko z matmy, ale zawsze patrzyłem na matematyka, jak on wyprowadza wzór z taką fascynacją, że myślałem, on teraz tworzy. I on teraz tworzy coś, z czego później będzie mógł korzystać. I ja uważam, że w fotografii właśnie tak jest. Jeżeli ty umiesz wyprowadzić wzór, jeżeli umiesz stworzyć coś, z czego później będziesz mógł korzystać, z tego wzoru, później sobie będziesz podkładał pod ten wzór różne rzeczy, różne swoje potrzeby, zachowania, możliwości, w których się będziesz znajdował, to jest świetne. Bo jeżeli tylko weźmiesz wzór, no tak, bez zrozumienia, to ci się to będzie sypać. To nie będzie efektywne w przyszłości. A ja jestem w edukacji za tym, żeby rzeczy były weryfikowalne, metodyczne, konsekwentne i tak dalej. Ja to na to tak patrzę, że fotografia tak naprawdę to jest w pewnym sensie rozwiązywanie problemów. Mówię w szczególności o takiej technicznej rzeczy, ale że jest jakiś problem i próbujesz, dosypiesz sobie wiedzy, przetestujesz, zrobisz, wiesz, i potem dopiero masz odpowiedź i tą odpowiedź potem stosujesz w różnych swoich sesjach. To jest ten wzór wypełniony. I też później, być może za pół roku też będziesz musiał zweryfikować, bo się zmienią okoliczności. Cykl. Tak, a do tego jeszcze tak jedną rzecz, bo wiem, jesteś, nazwijmy to, przeciwny sprzętowemu podejściu do Nie. Do uczenia. W sensie, że nie. Nie, dobra. Przepraszam, powiedz do końca, bo ja jestem, lubię sprzęt, lubię technikę i nie chciałbym być postrzegany jako osoba, która. No dobra, to może inaczej. No, że aparat tak naprawdę robi zdjęcie, ale nie potrzebujesz mieć od razu najwyższej półki, żeby robić. To się zgadza. Więc jest taki moment gdzieś na drodze, że w pewnym momencie sprzęt cię blokuje. Dużo fotografów, takich zaczynających, którzy mają budżet, w sensie fotografów, zaczynających fascynować się fotografią, to jest pytanie, a jaki aparat wybrać, nie? Masz jakąś odpowiedź na to? Tak, mam, bo ja takich pytań dostaję dużo, szczególnie od znajomych. Mówię tak, weź sobie pułap cenowy, idź do sklepu i w tym pułapie cenowym poproś te trzy aparaty, chwyć je do ręki i to, co poczujesz, to sobie kup. Ergonomia. Tak, ergonomia, poczucie satysfakcji. Ja mam na przykład tak, hit, jestem w liceum. To są lata 90. I pojawił się Canon EOS 500N, plastikowa lustrzanka. Jeszcze nie było wtedy fotografii cyfrowej. Strasznie chciałem mieć ten aparat, najarałem się. Mama mi pożyczyła pieniądze, które zwróciłem, bo robiłem zdjęcia szkolne. Najwięcej kasy w życiu miałem wtedy. W każdym razie kupiłem ten aparat Canon 500N, taki plastik fantastyk, kitowy obiektyw i ja bałem się go wyciągnąć z domu, bo nie miałem torby i pamiętam, że przez miesiąc on leżał na chacie, później kupiłem torbę, tego zabrałem, później zacząłem studiować i okazało się, że mało robi zdjęć i się tak zastanowiłem, hej, chyba coś jest nie tak i chodziło o to, że ten aparat
że on ze mną nie współgrał. Jakby my się nie przyjaźniliśmy. Mhm. Ja zobaczyłem, że w gazecie, która wtedy była ta, w Polsce taka główna, chyba Foto, czy tam Fotokurier, on jest wszędzie... Nadal jest. Tak, no, o, super. Reklamowany, więc ja go kupiłem, tak jakby bezrefleksyjnie, ale ja żyłem... Po obrazku. Po obrazku, ale ja żyłem jakby w tym moim mieście, żyłem poza w ogóle wiedzą. Tylko te gazety były jedynym dostępem do wiedzy i książka Susan Sontag o fotografii, która była w bibliotece i którą ja wypożyczałem co pół roku i co pół roku rozumiałem minimalnie więcej, ale cały czas czułem się zagubiony. W każdym razie jak zacząłem studiować, mieliśmy tutaj we Wrocławiu giełdę fotograficzną na dworcu kiedyś i pewnego dnia się wkurzyłem. W sobotę rano pojechałem i z facetem się wymieniłem tak ręka w rękę, dałem mu tego Canona 500N. I wziąłem Canona A1. Ciężki, metalowy, klasyczny aparat lustrzany Canona. I poszło. I tego aparatu, tak, i do tego aparatu do tej pory używam. Ja uważam, że sprzęt to jest przede wszystkim feeling, musi być. A to, czy on zrobi ileś klatek mniej więcej, ileś ma punktu autofokusa, no ludzie. I tak wszyscy tego nie wykorzystują. Po prostu... To chodzi o to, że ty musisz lubić to narzędzie. To mam, taką mam odpowiedź, jeżeli o aparaty chodzi. No dobra. No dobra, to gadaliśmy i o YouTubie, pogadaliśmy o twoich planach, i o nauczaniu, i o różnych frustracjach, przez które ludzie przechodzą. Karol, to gdzie cię, tak powiem, gdzie was przekierować? W sensie, gdzie byś chciał, żeby ludzie cię potem znaleźli? Przede wszystkim na YouTubie. Poproszę bardzo o subskrypcję, tak, oglądanie filmów. Mam teraz 3 playlisty chyba. Pierwsza to jest książka The Photographer's Playbook, na bazie której robię filmy o poradach innych fotografów. Druga playlista to jest Niewidzialna mapa Wrocławia, czyli książka, do której robiłem zdjęcia na bazie historii osób niewidomych o Wrocławiu. I trzecia książka to jest Rozbite marzenie, którą teraz spektakularnie ci daruję. O, proszę. Gadżecik. I na bazie tej książki też robię filmy. I to są na razie 3 takie playlisty. I tak to sobie teraz, póki co, tak to będę sobie dubał. I zapraszam na YouTube'a głównie. No i na Facebook jest Karol o fotografii. YouTube i Facebook Karol o fotografii. To od razu jeszcze, jak już trzymam twoją książkę w ręku, to właśnie mówisz o Photographer's Playbook. Jakbyś miał taką jedną książkę polecić, nie, no dobra, dwie, bo pierwsza będzie Photographer's Playbook, tak? Tak dla osób no, zajaranych fotografią, co byś tam kierował? To jest, wiesz, trudne pytanie, bo ja mam taką listę około 15-20 książek, które stosuję jako nauczyciel. Okej, okay. A możesz ją udostępnić, czy to jest też tak, że trzeba dojrzeć do niektórych pozycji? Nie udostępnię jej dlatego, że ja muszę to przemyśleć, okay. Bo jest to element, który mam zamiar jeszcze wykorzystać w przyszłości gdzieś na YouTubie, czy na Patronite, czy gdzieś. I zanim ja go udostępnię, to ja muszę być pewien, że on synchronizuje z innymi narzędziami edukacyjnymi, które mam zamiar zbudować. Znowu ta kwestia odpowiedzialności za to. No dobra, a jest taka jedna, którą byś mógł tam, wiesz, podrzucić bez zbierania cięgów, że kogoś na meandry żeś czeka, tylko musisz się wypiąć, nie? Jak będziesz podbiegał. Jest tyle tych książek. Okej, to było tak, że to jest książka. Zawsze jako dziecko miałem, jako nastolatek miałem problem. John Hedgehog. To jest taka znana książka, która ma mnóstwo reedycji. To jest taki bestseller. I tutaj patrz. Karolowi Krykowskiemu za działalność artystyczną i pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska. 2000 rok od dyrektora mojego. Wow. Na koniec liceum. Chodzi o to, że to jest taka książka, która, bo ja w ogóle przestrzegam przed książkami nie będę mówił imienia i nazwiska, ale to jest ekspozycja w weekend, okay. Taka w weekend, tak. Taka w weekend. To jest moim zdaniem wyrzucanie pieniędzy. I na przykład to jest taka książka, która mnie fascynowała, bo w tej książce masz i aparaty pokazane, masz mnóstwo wiedzy, świetnie usystematyzowanej i o portrecie, i no po prostu wszystko, i o kompozycji. I jest to taka naprawdę jakiś punkt odniesienia dla osoby początkującej. Zdecydowanie. To jest wydanie z 2000 roku, tych wydań jest więcej. I to jest fajna książka i ja pamiętam, że oglądanie tej książki sprawiało mi wiele przyjemności. Czy ja się z niej uczyłem? Bardziej jako takie źródło motywacji, co jest na początku bardzo ważne. Nie?
The Photographer's Playbook jest książką wymagającą. Dla osoby początkującej bym nie polecił, bo może wprowadzić ją w takie skonfudowanie. Typu przeczytasz radę jakiegoś fotografa, nie masz żadnych zdjęć, wiesz, ona stymuluje te osoby, które już z fotografii ją trochę się zaprzyjaźniły. Trzeba się na odpowiednim etapie. Tak, bo jak ktoś jest początkujący, The Photographer's Playbook, no nie, przeczyta kilka rad i odłoży. Po prostu. Ja tak do Susan Stone tak podchodzę, wiesz, że to jest książka, do której naprawdę trzeba dojrzeć, żeby się przed nią ze zrozumieniem przejść. No poczekaj, to jeszcze, bo z takich książek bardzo polecam Światło obrazu Barta. To jest też książka taka teoretyczna, ale bardzo dobrze się czyta taki esej. Oprócz tego Dno oka, cykl esejów. I bardziej polecam książki do czytania na początku niż ze zdjęciami. Okay. Uważam, że jednak ta fotografia, obraz, sam obraz powinien funkcjonować tylko w twojej głowie, tylko na bazie jakby twoich doświadczeń i tyle. Sobie myślę o takiej analogii, że jak czytasz książkę jakąś Harry'ego Pottera i nie widziałeś filmu, to masz inne wyobrażenia o tym, a potem oglądasz pierwszy raz ekranizację i mówisz, no nie tak sobie wyobrażałem, albo właśnie, o wow, aż tak tam było, nie? Że może jest coś w tym, że zdjęcia, czasami opisy procesu dają więcej niż sam obraz. Też mi daje. I dlatego na początek, te pierwsze pół roku, rok, to bym polecił statyw, blendę, drukarkę, miejsce do układania zdjęć, grono zaufanych osób i kilka książek do poczytania. I trzy książki do poczytania. A jakieś takie projekty robiłeś, typu wiesz, seria 52 portrety w roku, wiesz, taki, że tą mobilizację czujesz? Nie, chodzi mi o to, czy studentom też dawałeś, nie, że muszą ileś godzin w tygodniu tej fotografii poświęcić, żeby coś z tego było. Nie, nie lubię takich trochę, można powiedzieć, takich opresyjnych tematów, w sensie, że coś musisz. Ja nie mogę czegoś takiego z odpowiedzialnością komuś zadać, bo sam nie jestem osobą, która coś takiego by zrealizowała. Więc ja nie zweryfikuję tego, czy oni to zrobią. No, tak. No dobra, to widzicie, dużo tematów, które z Karolem przegadaliśmy. Tak szczerze wierzę w to, że to, co Karol mówisz, też zainspiruje wiele osób. Od tak, do takiego podejścia do fotografii tak na trochę głębszym poziomie, że to nie jest aparat i wiesz, że tam jest coś więcej. Także bardzo Was zachęcam serdecznie do obejrzenia kanału Karola, tam zasubskrybowanie. Karol o fotografii. Tak, tam też damy ten coś. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Mam nadzieję, że na jakieś piwko też się uda kiedyś tam Cię zgarnąć jeszcze. Pewnie. I spotkać. I trzymam kciuki też za te wszystkie Twoje plany. Sam będę kibicował. Wiem, ile to też czasu i energii też trzeba włożyć w to, żeby coś się zadziało. Także, kurczę, Karol, wielkie dzięki. No to ja dziękuję za zaproszenie na kanał. Tak, bardzo mi miło, to było super. Dzięki. No właśnie, pamiątkowe teraz zdjęcie. Cześć. Cześć.